Jesteśmy dzisiaj na turnieju łuczniczym mikołajkowym. Jest to turniej cykliczny. Organizujemy go trzeci raz, ale po raz pierwszy tutaj na tej pięknej hali widowiskowo-sportowej w Wałbrzychu. Dzięki uprzejmości pana prezesa Mariusza Gawlika. Jest sporo osób, bo około 200 uczniów, a może nawet troszkę ponad, bierze udział w dzisiejszych zawodach. Jest kilka kategorii. W tym momencie mamy kategorię dla dorosłych Open. Wcześniej strzelały dzieci w kategorii Apacz, Orlik. No, piękna sala, piękne miejsce, jest fajna zabawa. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ciekawe zawody, bardzo duża liczba uczestników. Dużo skupienia, dużo takiej mniej ekspresyjnej formy sportowej, ale naprawdę bardzo ciekawa dyscyplina sportu. Cieszę się, że organizatorzy są również zadowoleni, że hala przypadła im do gustu, bo tak jak mówią, chcieli już by, myślą już o zorganizowaniu kolejnych zawodów, być może jeszcze większej rangi z udziałem zawodników z całej Polski. Nas to cieszy, bo kolejne atrakcyjne wydarzenie może trafić do Wałbrzycha. Co jest oceniane, brane pod uwagę podczas zawodów? Podczas zawodów no przede wszystkim wyniki i tyle to, jakie wyniki wystrzelają łucznicy. Oczywiście też jakby sam styl, zachowanie, wszystko to, co jest związane z tak pięknym sportem, jakim jest łucznictwo. Pan działa na terenie Świebodzic. Podczas inauguracji padł pomysł, żeby w Aquazdroju otworzyć taki klub i żeby tutaj trenować na miejscu łucznictwo. Tak, chcemy jakby promować ten sport. Otworzyliśmy go 2 lata temu w Świebodzicach. Dzisiaj jesteśmy najliczniejszą grupą na tych zawodach, bo jest nas około 30. I chciałbym wprowadzać ten sport w kolejne miasta. Świdnice, właśnie Wałbrzych. Wcześniej uruchomiliśmy też klub w Komorowie. Jest to bardzo, bardzo fajny, ciekawy sport. Poza tym macie tu bardzo fajne warunki na tej hali. Chcemy też to zorganizować. Zobaczymy, czy nam się uda w przyszłym roku w wakacje turniej ogólnopolski już na torach zewnętrznych, czyli przy hali. My jesteśmy otwarci na propozycje, aczkolwiek staramy się tak funkcjonować, aby wspierać istniejące stowarzyszenia, wspierać kluby, natomiast aktywizować się tam, gdzie w tych działalnościach, w tych obszarach sportu, których nie ma w Wałbrzychu, a na które jest zapotrzebowanie. Jak w każdej dyscyplinie najważniejsi są ludzie. Zobaczymy, jaka będzie propozycja, jaki będzie pomysł na funkcjonowanie tego klubu, tej formy aktywności. Jak długo pan trenuje łucznictwo? 4. rok. Dlaczego akurat ta dyscyplina sportu? Kiedyś jako dziecko trenowałem. Przerwałem, po długiej przerwie wróciłem. No i teraz 4. rok już strzelam, że tak powiem, po tej przerwie. Łucznictwo wybrałem, no bo spodobało mi się po prostu. Poszedłem na trening, kolega mnie namówił i się zaczęło. Nigdy jej aktywnie nie szukałem. To jest o tyle ciekawe, że spotkałem się po raz pierwszy z łucznictwem, kiedy dołączyłem do grupy rekonstrukcji historycznej. I wtedy niczym, powiedzmy, jakiś młot ciężki dostałem w głowę, po prostu, jaki to jest kopniak wspaniały, jak znakomicie czuję się strzelając po prostu. Coś, czego nigdy nie robiłem, nie wiedziałem, że to jest aż tak fajne. I jak się raz wkręciłem, to nie ma już wyjścia. Jakie osiągnięcia masz na swoim koncie? W tamtym roku Mistrzostwo Polski Seniorek, w 2012 roku Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych i w 2010 Mistrzostwo Polski Młodzików i jeszcze czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy drużynowo, a 9 na Pucharze Europy indywidualnie. Co jest ważne podczas strzelania z łuku? Przede wszystkim głowa, koncentracja, no i technika. A czy na siłownię też trzeba chodzić, żeby strzelać z łuku? Jest to wskazane. Natomiast, no, jak kto woli, no, ja ćwiczę trochę w domu, no i to mi wystarcza. Jak często pan trenuje? 3 razy w tygodniu, po 2 godziny. Co się panu właśnie najbardziej podoba podczas strzelania?
Ma to w sobie sporo z medytacji, jest to oczywiście sztuka samodoskonalenia się, walki ze sobą, ze swoimi emocjami, ale jest też szalenie, znaczy daje szalone wyzwolenie, szaloną radość, kiedy uwalniasz cięciwe i już widzisz, zanim strzała doleci do celu, już zdajesz sobie sprawę, że strzał został dany dobrze, strzała trafi tam, gdzie powinna. To jest po prostu rewelacyjne, bardzo fajne uczucie. Ten spokój, bo ja jestem trochę takim, można powiedzieć, dzieckiem z ADHD, że wszędzie mnie pełno, a uczestnictwo mnie tak uspokaja. I po pierwsze jest takie klasyczne, wraca się do takich poprzednich lat. No i naprawdę jest fajne pod względem tego, że ja strzelam 12 lat, a cały czas jest nad czym pracować, nad techniką, są jakieś niuanse, które muszę poprawiać, ale są. Jak często trenujesz w ciągu tygodnia? Ostatnimi czasami trochę mniej, ale ogólnie to trenuję 7 razy w tygodniu. Dlaczego akurat łucznictwo pan wybrał? To był troszkę przypadek, ponieważ Mariusz, który chciał założyć klub, potrzebował jakiegoś trenera, kogoś, kto nie tylko się zna na samym łucznictwie, ale również na innych dyscyplinach sportu, kogoś po prostu, kto ma pojęcie o sporcie. Ile osób pan trenuje w tej chwili? W tej chwili mamy około 40 osób w klubie, aktywnie na treningi, bo to jest rotacja, przychodzi około 30 osób. Jakie osiągnięcia ma pana klub? Jako młody klub uważam, że mamy duże osiągnięcia. Pierwszym to jest dzisiaj liczebność nasza, bo jesteśmy drugim co do ilości osób startujących zawodników klubem, bo 32 zawodników startuje od nas. Natomiast jako sukcesy, no to na pewno wśród dzieci Apacz mamy brązowe medale na Mistrzostwach Dolnego Śląska halowych. Dziewczynka zajęła w kategorii Orlik również, też zdobyła brązowy medal w kategorii Apacz, brązowy medal. Generalnie wśród takiej przedziału wieku 10, 8 do 12 lat nie jesteśmy na końcu, a nawet zdobywamy medale. Ja sam zdobyłem trzecie miejsce na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Łukach Floczkowych. No, zrobiłem to, żeby pokazać, że można. Kosztowało mnie to troszeczkę dużo wysiłku, bo ze względu na to, że praca i tak dalej, życie samo. Nie? Natomiast no, uważam, że mamy duży sukces, ponieważ przede wszystkim liczba osób ogranicza nas tylko sprzęt. Ponieważ nie mamy sprzętu na tyle, żeby trenować większą liczbę osób. Drogi jest taki sprzęt? Rozbieżność jest bardzo wielka. Nie? To zależy od klasy zawodnika. Jeżeli chodzi o podstawowy koszt sprzętu uczniczego, takiego dziecka na przykład 10 lat, 8 lat, 10, to jest koszt 300 zł, 400 ze strzałami, taki łuczek dla dziecka. Natomiast im starsze dziecko, to są większe koszty. Od 13 roku życia wchodzimy już tak w pułap taki, żeby coś tutaj u nas powalczyć w Polsce, to trzeba z 1500 do 2000 wydać. Natomiast już, jeżeli mówimy o łukach klasycznych, natomiast łuki bloczkowe to już są wyższe przedziały, to jest wyższa technologia po prostu. Co jest istotne podczas strzelania z łuku? Jakie partie mięśni mają największy udział? Mięśnie prostowników ramion, mięśnie naramienne, mięsień czworoboczny, generalnie mięśnie pleców, podłopatkowe. Jest to złożone tak naprawdę. Każda ręka troszeczkę inaczej funkcjonuje. Generalnie strzela się nie samymi rękoma, tylko trzeba... Mięśnie pleców dużo pracują. I te trzeba partie również rozwijać. Przede wszystkim na przykład pociągać się na drążku, ugięcia ramion w podporze. Ja bardzo dużą uwagę zwracam przy treningach, jeżeli chodzi o siłę i wytrzymałość taką siłową zawodnika. Jakie plany na przyszłość? Ciężko powiedzieć, no, staram się podchodzić ambitnie. Wiadomo, w życiu jest ciężko, bo no, normalne życie zabiera też dużo czasu, dzieci i tak dalej. Natomiast no, staram się jak najwięcej poświęcać zawodnikom. Chciałbym się bardziej skupić na pojedynczych zawodnikach, żeby już konkretną im rozpiskę treningową zrobić, wprowadzić również treningi siłowe i, no i tak dalej, i tak dalej. No, no, chciałbym coś zrobić w życiu, nie tylko być trenerem, ale żeby coś moi zawodnicy osiągnęli. Jeżeli się uda, to będę szczęśliwy.